Wszyscy uwielbiają niespodzianki, ale tylko wtedy, gdy są zabawne lub smaczne. Czy naszym bohaterom dopisze szczęście? To challenge Wybierz Właściwy Klucz. No to jedziemy. Alex, my też chcemy się pobawić. Kto tu tak hałasuje? Oj, ups, słabo to wyszło. Mam wrażenie, że ta historia będzie miała kontynuację. Konfiskuję tego drona. No i czym teraz będziemy się bawić? Spójrzcie, okno! Facet zapomniał je zamknąć. Rzeczywiście. To szansa, żeby zabrać naszego drona. Tylko żeby nikt niczego nie zauważył. Tutaj jest! Wow, ile tu jest fajnych zabawek! Jakiś safe! Ciekawe, co jest w środku. Ojej, chyba zasysa nas do środka! Pomocy! Gdzie my jesteśmy? To wygląda na challenge. Chcę być pierwsza. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w moim sejfie. Co to? To jakieś piurę z warzyw? Fuj, co za ohyda. Pachnie obrzydliwie. Nie chcę tego dotykać. W takim razie pomożemy ci z tym, Lili. No dalej. Łyżka za mamusię, łyżka za tatusia. Co za uparciu. Wiem. Łaskotki zawsze pomogą. O nie! To paskudztwo rzeczywiście wylądowało w moich ustach. Ble, okropność. Nie ma się z czego śmiać. Alex, otwórz twój sejf. Wow, szczęściarz ze mnie. Tu jest cała masa Twixów. Nie mogę się doczekać, aż je zjem. To jest pyszne. Dawno nie jadłem Twixa. Gdzie twoje maniery? Dobra, zobaczę, co jest w moim sejfie. Dziecięca butelka? Czy to jakiś żart? Ojej, mleko się wylało. Witam, a takiego pecha. Śmiej się, śmiej, a tymczasem twój batonik teraz jest mój. Naprawdę jest pyszny. A teraz popiję go mlekiem. Czekaj, co? Gdzie jest mój Twix? Wita, ukradłaś go. Ojej, co się dzieje? A co się stało z Witą? Zmieniła się w dziecko. To wszystko wina butelki z mlekiem. Co teraz zrobimy? Trzeba będzie ją jakoś uspokoić. Alex, to nie pomaga. Musimy coś wymyślić. Wiem. Chyba Wita jest po prostu głodna. Warzywa powinny jej posmakować. Lili, jesteś geniuszem. Co się teraz dzieje? Oj, Wita, to ty. Śmiesznie to wyszło. Przepraszam, Alex. I dziękuję za pomoc. Teraz ja zacznę. Okej. Kurczę, to pechowy sejf. To straszne. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To larwy. Nie, tylko nie robaki. Ja się ich boję. Będziesz musiał pokonać swój strach, Alex. Spójrzcie tylko, jak się wiją. Fuj, co za obrzydliwość. Proszę, czy mogę ich już nie dotykać? Nie ma mowy, Alex. Jedz. Musisz je zjeść. Dobrze, więc zjem je wszystkie naraz. Ohyda. Dlaczego kazałyście mi to zrobić? Otwieraj swój safe, Wita. No, co tam jest? Wow, to pierścionek. Od dawna chciałam taki mieć. Spójrz, Lili, fajne, co? Tak. Chwileczkę. W dodatku jest jadalny. Teraz ja też go chcę. Co? To już koniec? Tak szybko? Co oznacza, że teraz twoja kolejna otwarcie sejfu, Lili? Książka? To ciekawe. Wygląda dziwnie. Ciekawe, czy ma jakieś obrazki. Sprawdźmy. Ojej, skąd się wziął ten wiatr? Moje okulary. Kurczę, są zepsute. Chwila. To księga zaklęć. Jakie to fascynujące. O, to zaklęcie, dzięki któremu można wszystko naprawiać. Wow, zadziałało. Co zadziałało? Ojej, rzeczywiście, to wspaniale. Daj mi tę książkę. Skoro jest zaklęcie na okulary, to jest i zaklęcie na pierścionki. Udało się.
Patrzcie, mój pierścień jest jak nowy. Dobra, moja kolej. Ja też chcę coś wyczarować. Ojej. Co? Robale do mnie wróciły? Nie, to jakiś koszmar. Musisz je zjeść po raz drugi, Alex. Smacznego. Widzisz, magia to rzecz niebezpieczna i nieprzewidywalna. To niesprawiedliwe. Panowie przodem? No dobra, niech ci będzie. Kurczę, mogłem być ostatni. Tu jest śmierdząca ryba. Oczywiście to nie larwy, ale i tak jest obrzydliwa. Tak jak myślałem, co za ohyda. Chyba zrobiłem się zielony. Wystarczy. Okej, przeszedłeś już wystarczająco dużo. Teraz ty, Lily. Zobaczymy, co jest w twoim sejfie. Co to? Wygląda jak jakiś pilot? Na pewno nie od telewizora. Dobra, ja się zastanowię, a ty otwórz swój sejf, Vita. Sprawdźmy. Ciasteczka Mars, ale super, uwielbiam je. Tak, to naprawdę one. Co za aromat. A smak. Pyszne. Jakie to apetyczne. Ojej, co się dzieje z tą maszyną? Zepsuła się? Wciśnij ten przycisk. Coś tu się otworzyło. To straszne, co to jest? Witam was. To duch. Co tutaj tak ładnie pachnie? Ciasteczka, nie jadłem nic od tysięcy lat. Nie mogę w to uwierzyć. Duch zjada ciastka. Musimy go wessać z powrotem. Znikaj. Nie ma mowy, dopiero co wyszedłem na wolność. Nie chcę znowu tam wracać. Nikt cię nie pytał o zdanie, duchu. Właź do środka natychmiast. I to w całości. Od razu lepiej. Koniec z przyciskami. Vita, zaczynasz. Myślę, że za różowym przyciskiem kryje się coś fajnego. Zobaczymy. Niestety, mylisz się. Nie chcę cię denerwować, ale czeka na ciebie wielki talerz śmierdzącego sera. Tylko się nie uduś. Co? To jest obrzydliwe. Co za smród. No co, Mila, teraz twoja kolej na wciśnięcie przycisku. Kto powiedział, że muszę ograniczać się do jednego? Wcisnę kilka naraz. Mila, masz szczęście. Najpierw czeka na ciebie słodka bita śmietana. No to łap. Ojej. Super! To najsmaczniejsza bita śmietana, jaką kiedykolwiek jadłam. I to nie wszystko. Przyda ci się też trochę kolorowej posypki. Ale fajnie wygląda. Ojej! Super! W tym tempie będę wyglądała jak pyszne ciasto. Trochę się kleję, ale i tak jest pysznie. Została tylko wisienka na torcie. Nie ma żadnej różnicy między mną a ciastem. To nie fair. Vita, zazdrość nie jest dobrym uczuciem. Czyli teraz ja będę miała szczęście. Za pomarańczowym przyciskiem na pewno czeka na mnie coś smacznego. Okej. Vita, nie jestem pewny, czy będziesz zachwycona zielonym slajmem. Z wyglądu przypomina trochę smarki. Ciekawe, co się stanie, gdy wyląduje na głowie Vity. O Boże, co to jest? Vita, dziś zdecydowanie jest twój dzień. Wystarczy! Przestań! Nie słyszysz mnie? Chociaż dzięki slajmowi mogę mieć fryzurę, o której zawsze marzyłam. Co sądzicie o moim irokezie? Ale ekstra! Wyglądam jak prawdziwy rockman, co? Nienawidzę rocka. Mila, teraz twoja kolejna wciśnięcie przycisku. Myślę, że żółty guzik przyniesie mi szczęście.
rzeczywiście masz rację. Czeka na ciebie ogromny tęczowy tort. Swoją drogą, bardzo smaczny. No to łap! O, Mina! Masz fajny kapelusz! Chyba nie masz nic przeciwko, żebym spróbowała trochę tortu. Mam! Nie dotykaj mojego ciasta! A czym jest tort bez świeczek? No to podpalamy. I rzucamy. Ojej! Ja płonę! Pomocy! Co to za zapach spalenizny? Mila, trzeba cię natychmiast ugasić! Halo, straż pożarna? Pospieszcie się, mamy tu pożar! Okay. Ratunku! O, czuję się od razu lepiej. Było gorąco. Jestem tak delikatnym tortem, że nawet świeczki są dla mnie bardzo niebezpieczne. Weźcie to pod uwagę. Dziękuję. Będzie co ma być. Tylko żebym miała szczęście. Mila miała rację. Wita, dziś nie jest twój dzień. Tym razem będziesz się bardzo bać, bo czekają na ciebie karaluchy z Madagaskaru. Co? Pomocy! Wpełzają mi do uszu! Ratunku! Wita, jeden jest na twojej głowie! Proszę, zabierzcie go, proszę! Fila, załatwię go! Sekunda! Okej. Proszę bardzo, a masz? Oj, nie czuję się zbyt dobrze. O nie! One nadal żyją! Wynoście się stąd! Wykończę was wszystkich! Macie! Wykończę was! O, Wita chce dodatkowy prezent! No dobra! Masz szczęście, dostaniesz środek odstraszający karaluchy! Załóż maskę przeciwgazową. Zacznę odtruwanie. Okej. Gotowe! What? No to zaczynam. Po tym zabiegu na pewno nie będzie już żadnych robali. Oh, no. Tylko teraz śmierdzi w całym pokoju. Pew. Obrzydliwe. Mila, twoja kolej. Dobra. Wybieram ten. No to sprawdźmy. Yes! Mila, czeka na ciebie cała paczka pysznych pianek marshmallow. Łap! Wow, jak fajnie! Uwielbiam je! Zwłaszcza, gdy są tak ogromne. Okej, zobaczymy, co mi da różowy przycisk. Sam jestem ciekawy. O, Wita, gratuluję! Tobie też się w końcu poszczęściło. Tym razem dostaniesz syrop czekoladowy. Wow! Jestem pewny, że ci się spodoba. No dalej, co tam jest? Okej. No to łap! Fu, co to? A, to czekolada! Super, w końcu będę mogła coś zjeść. Syrop czekoladowy? Bardzo dobrze komponowałby się z moimi piankami. Co tu się dzieje? Ale ekstra! To jest niewiarygodnie pyszne. Niesamowite. Ale na czekoladzie nie poprzestanę. Mam ochotę na coś jeszcze. Okej. Wita, czas na lunch. Czekają na ciebie frytki. Ale super. Tylko tyle? Gdzie jest reszta? To niewiele. To nie wszystko. Oprócz frytek dostaniesz też ketchup. I nie będę ci go żałować. Ale ciężki. Co? Co
za ohyda? Po co mi tyle keczupu? Przecież chciałaś dodatkowe smakołyki. No to masz. No, teraz wystarczy. Przez ten keczup nic nie widzę. Powinnaś zobaczyć swoją twarz. Ale ubaw. Okej. No co, teraz moja kolej. Niech tym razem będzie kolor niebieski. O tak, Mila, dostałaś super nagrodę. A jest nią walizka pełna pieniędzy. Trzymaj. Wow, nigdy nie widziałam tyle kasy. A to jeszcze nie wszystko. Oprócz pieniędzy czeka na ciebie klucz, który pozwoli ci opuścić twoje pudełko. No nareszcie. Możecie mi pogratulować. Jestem teraz bogata i w dodatku jestem wolna. Super. Wita, życz mi powodzenia. Wita, współczuję ci, ale nic nie mogę zrobić. Będziesz musiała dalej siedzieć w tym pudle. Subskrybujcie kanał Parara, aby nie przegapić naszych filmików. Tylko u nas znajdziecie najfajniejsze challenge.